Witam, z tej strony Pasi i w tym filmie znowu będę losował skrzynki. Mam do rozlosowania 28 lucky boxów, 7 skrzynek z broniami, 8 skrzynek z tatuażami, 5 skrzynek z postaciami, 1 skrzynka z wilczymi monetami i 1 Happy New Year box. Na początku chciałbym Wam powiedzieć ciekawostkę. Jak zobaczycie kiedyś, że wózek będzie mrygał na czerwono, no to wtedy macie zwiększoną szansę na zdobycie lepszych itemów właśnie ze skrzynek. W czasie właśnie, kiedy ten wózek będzie migał na czerwono, można nawet zdobyć bardzo łatwo Power User ze zwykłego Lucky Boxa, albo postacie SE, albo plus combo Ultimate, lub tego typu rzeczy, bo to jest właśnie zwiększona szansa na zdobywanie lepszych itemów. Takie coś kiedyś było o 5 rano codziennie, a teraz jak sprawdzałem ostatnio, no to nie było w ogóle tego. Może zmienili po prostu godzinę, to więc jak zobaczycie kiedyś, że wózek mryga na czerwono, to możecie mi napisać, o której to było i może to właśnie będzie codziennie. To wtedy najwyżej będę losował skrzynki. No to dobra, no to zaczynamy. Tak jak zawsze od najgorszych, czyli od lucky boxów. No, to się nie przyda. To też. Może tym razem się coś poszczęści, bo tak jak ostatnio wypadło w tej kuźni, to było beznadziejne. Wszystko się zepsuło praktycznie. No ale nic, zobaczymy. No, jak na razie nic ciekawego. O, no dobra, to się przyda. Aha, dla tych, którzy nie wiedzą. Co 10 skrzynek dostaje się tak jakby jedną loterię, w której można zdobyć nóż, jakieś po prostu granaty, pistolety i tego typu rzeczy. To jest taka dodatkowa loteria właśnie, jak się otworzy 10 takich samych skrzynek. Czyli jeszcze raz widzę, będę miał tutaj, w tych lucky boxach. No, o, to się przyda. Właśnie liczę na to, żeby wypadł mi ten granat taki, co wybucha i jednocześnie wybucha i jeszcze jak smoke grenade działa, że dymu pełno jest. To ten by mi się właśnie przydał. To też może być, ale trochę gorzej. Wolałbym granat, no ale już nie będę miał z tego, więc może gdzieś indziej wypadnie. Znaczy ten granat chyba nawet jeszcze po czasie wybuchał. Taki zielony. Tylko jak on się nazywał, to teraz sobie nie przypominam. RGD, RGB, czy coś tak. Nie, nie wiem, coś w tym stylu. Nie pamiętam dokładnie. Dobra, no to teraz co? Teraz może. No, skrzynki z broniami. Kiepsko. O, to się przyda. No, jeszcze raz to samo. Jeszcze raz, Jezu, co oni zrobili? Same snajpy tu wypadają teraz. I w dodatku automatyczne. No, nie automatyczna, też może być. No, to już nie. No dobra, to teraz tatuaże. O, to się przyda, bo za darmo mam na perma na lewe ramię, to na prawe będzie ok, w sam raz. No, to w końcu coś lepszego. Niech mi cały złoty set wypadnie, to będzie lepiej. No, wykrakałem, jak zawsze. No dobra. No
No to może teraz wykraczę, żeby nie wiem, żeby mi postać SE wypadła na, powiedzmy, na 30 dni. No ma być na 30, nie na 1. O, na 1, ale tam, ta, no to może być. Dobra, jakakolwiek SE ma mi wypaść, bo tylko na to liczę, bo tak to sama postać bez ekwipunku to mi nic nie da. No dobra, ta już była, no ale może być. A, ta nie. No dobra, to teraz ostatnie dwie zostały. No to dobra, no to ta z wilczymi monetami. No, dobra, może być. No i ostatnia skrzynka. No, fajne, może być. No to wszystko. A więc dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych moich filmów.